Dzień dobry, witam Was dzisiaj chlebem i smalcem gotowym, domowym, pysznym, takim z jabłkiem, z cebulką, no i jak widzicie ze skwarkami. To jest dzień mojej miłości do samej siebie. Chcę poznać siebie lepiej, chcę zrozumieć, kim jestem, niezależnie od tego, z kim się dzisiaj spotkam. Spędzę też ze sobą cudowny, wartościowy czas. Mój związek z samą sobą to najważniejszy związek na świecie. Więc słuchajcie, dla tych, którzy na razie nikogo nie mają, jak pokochają siebie, to wtedy łatwiej przyjdzie im pokochać kogoś innego. Bo pamiętajcie, że można wszystkich ludzi kochać, a o siebie można nie dbać. I to też nie jest dobre. Koniec. Kropka. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam moje zamówienie, ale zanim to zrobię, to powiem jeszcze tylko taką jedną bardzo ważną rzecz. Powiem to drugi i ostatni raz i koniec. I zanim powiem to następny raz, to wszystko się zmieni i nie będę miała potrzeby narzekać. Wybaczcie mi ciągle poprawianie teraz tak. Po prostu ja widzę to później, jak składam film, ale ja mam teraz taką długość włosów, która mi wchodzi jakby do oczu. Ja tutaj mam podgląd, ale ten podgląd nie do końca jest taki, wiecie, że ja widzę na przykład, że mi tutaj włos odstaje czy coś. Nie, nie, ja się na tym nie skupiam. To jest malutkie. Ja tego nie widzę tego, kiedy do Was gadam. I mam takie wrażenie, że te włosy mi po prostu wpadają do oczu, że mnie nie widać, no i też mi trochę to przeszkadza. Więc kiedy ta grzywka była taka całkiem krótka, no to ona zatrzymywała się na tym poziomie. Więc myślę, że musicie poczekać, aż będzie taka, to może tak, no nie wiem, zobaczymy. Najlepiej jak będzie taka sama jak cała długość, ale te moje poprawki to po prostu mnie samą irytują, więc odruch już jest taki, wiecie, nie? No, dobra, słuchajcie, ja tu siedzę z nożyczkami, ale do tej pierwszej rzeczy, którą zamówiłam online, nie potrzebuję nożyczek, bo ona przyszła niespakowana. Słuchajcie, zamówiłam sobie, przy okazji tego zamówienia oczywiście, niespecjalnie, zapałki. Zapałki czechowickie, prawdziwe, grube, które płoną i w ogóle mogłabym tutaj, nawet to opakowanie jest inne, wiecie, takie, to są typowe zapałki. Nawet ta pocierka jest taka, jaką ja znam, a nie taka, wiecie, jednokolorowa. I mam ciągle taki problem z zapałkami, że odpalam, to tak, albo się złamie, albo odpada razem z nią ta główka, która powinna się zapalić, albo jak już się w ogóle cudem zapali, no to płonie mi tak, że wiecie, odpali się i poszła cała, więc no nie jesteś w stanie, człowieku, nawet dwóch knotów w świeczce zapalić, bo cię już pali po palcach. Po 40 groszy, dziewczyny i chłopaki. Ja Wam zostawię namiary do tego sklepu, ale oczywiście śmieję się, bo tak to pod kątem innych rzeczy, jeżeli kogoś by to interesowało. Tutaj mam paragon, 43 zł, więc to nie jest reklama, więc Wam po prostu tutaj teraz umieszczę. Dobra, także paragon mamy załatwiony i tutaj mamy takie małe rzeczy, z których ja się cieszę i wzięłam na próbę, ale jest tam bardzo dużo innych fajnych drobiazgów, które mi się podobają i chyba właśnie u nich zamówię sobie karty. Tak, to jest chyba ten moment, kiedy zamówię sobie wreszcie karty, bo wiecie, to trzeba poczuć. Ja na razie o tych kartach gadam do Was przez 2 lata i jeszcze ich nie zamówiłam, bo po prostu te karty ja muszę poczuć i mają fajne i anielskie i tarota, więc chyba sobie następne zamówienie u nich zrobię. Chciałam po prostu zobaczyć, jaki to jest sklep, tak naprawdę, wiecie, przyszło bardzo szybko, bo wczoraj zamawiałam i dzisiaj już miałam w paczkomacie. Wiecie, że ja bardzo chciałam mieć bransoletkę z czarnego turmalinu, ale ona przyszła beznadziejna i ja jej już nie noszę, ona się tak powycierała i taka się zrobiła byle jaka, ale czarny turmalin dobrze jest mieć po prostu, no poczytajcie sobie, właściwości czarnego turmalinu. I ja sobie wybrałam, tylko to pewnie nie, to jeszcze nie jest chyba on, to jest ta druga rzecz, zaraz ją rozpakujemy. Ja sobie wybrałam ten nieoszlifowany, ponieważ jeśli ktoś wierzy w moc kamieni, to doskonale sobie zdaje sprawę, że ten nieoszlifowany jest taki, no bardziej jakby, ma większe moce. Więc dopiero teraz pierwszy raz zobaczę, bo tam każdy ten kawałeczek jest inny i no wybrany po prostu losowo. Więc tak, mała, czarna baryłka. O, ładna, duża dosyć, która będzie chroniła od tego, od czego ma chronić. No tak jak powiedziałam, to jeżeli kogoś to interesuje, to o tym wie, a jeśli kogoś nie interesuje, to nawet nie będzie tego słuchał, ale tak Wam po prostu tylko pokażę. W tym małym zawiniątku i ten czarny turmalin kosztuje około 8 zł, więc on nie jest, tak, 8 zł, więc on nie jest jakiś kosmicznie drogi. W sumie do tego mi nie potrzeba. Tutaj mam taką buteleczkę z zielonymi kamykami.
zielona buteleczka, mała, piękna, z korkiem. I to też jest, tutaj też są zamknięte tajemne moce. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale wiecie, jaki to jest, ja nawet nie wiem dokładnie, jak nazywa się ten kamień, bo ja o nim pierwszy, znaczy wiem, tylko zapomniałam nazwy, bo pierwszy raz o nim słyszałam, że on ma jakieś takie, wiecie, właściwości. I on tutaj nie ma nazwy pełnej, to jest zielony awenturyn? Chyba tak. I tak sobie, wiecie co, był tam i turmalin, i takie kamienie, kryształ górski, wszystkie, które znam. A o tym nigdy nie czytałam, nie słyszałam i tak sobie przeczytałam. Pomyślałam, wezmę sobie taką jedną małą fiolkę. Ona też kosztowała około 8 zł. Tak, 8 zł. Więc stwierdziłam, dobra, zacznę od niego, a potem kupię sobie jeszcze kilka takich, które mi się podobają. Ale chciałam po prostu sprawdzić, jak ten sklep wysyła, jak to zamówienie szybko do mnie przyjdzie. I widzę, że jest po prostu błyskawica, wszystko jest na najwyższym poziomie. No więc teraz zrobię sobie drugie już takie zamówienie, wiecie, bardziej jakby dla mnie wartościowe. I tutaj mam świece. Słuchajcie, ja bardzo lubię palić białe świece, ale nie lubię czekać, aż one się spalą, bo one i palą się 16 godzin, więc zamówiłam sobie też na próbę, żeby zobaczyć, jak one będą się paliły, jak to będzie w ogóle wyglądało. Małe, białe świece, o matko, słuchajcie, teraz do nich się, ale to wiecie co, to fajnie, bo to jest bardzo ładnie spakowane wszystko. I żeby do tych świec się dostać, i w ogóle, o co chodzi? Jeżeli palicie sobie świecę intencyjną, to ta świeca musi wypalić się do końca, wiecie? Więc palenie takiej świeczki to jest udręka. Ale to są białe świece, zobaczcie jakie malutkie, one palą się chyba do półtorej godziny. Ale powiem Wam tak, to są świece z wosku pszczelego, a nie z parafiny. Więc taką świecę sobie można zapalić i ona nie jest szkodliwa, bo parafina nie działa na nas zbyt dobrze, więc palić taką świeczkę 16 godzin z parafiny, jeszcze zimą, kiedy są pozamykane okna, no to średnia sprawa, więc zobaczymy, ja sobie dzisiaj zapalę. I przy okazji wzięłam sobie jeszcze jedne świece, bo ich tutaj jest, już nie wiem ile wzięłam, chyba też jest dwie sztuki, trzy. I te świeczki kosztowały po 5,50, a te świece są długie i cienkie i one są żółte i to są świece intencyjne, cerkiewne. Po złoty 71 świeca i też tak właśnie wzięłam na próbę, no to Wam pokażę. Także słuchajcie, ja lubię takie rzeczy, mnie ta wiedza po prostu relaksuje, ja lubię sobie o takich rzeczach czytać. Ja lubię sobie ogólnie zaświecić świece tak na wieczór. No ale właśnie odstrasza mnie to, że te wszystkie świece są takie parafinowe, takie wiecie, niezdrowe. Później to mi się nakopci. Te cerkiewne bardzo, bardzo mnie zainteresowały, bo one są takie właśnie cieniutkie, malutkie, ale słuchajcie, do nich się dostać to jest w ogóle wyzwanie. Ale na żywo to się... Ojejku, jakie one są delikatne. Zobaczcie, takie malutkie świeczuszki. Także trzeba będzie je gdzieś umieścić, bo ja nie mam takich malutkich świeczniczków. Chyba, że po prostu obwinę papierem i zrobię takie, wiecie, tutaj coś. No. I o tych świecach możecie sobie też poczytać, bo moim zdaniem też to jest ciekawa sprawa. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still lit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something, I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you... Jak to mówią mądrzy ludzie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i taka jest prawda. Kilka filmów temu pokazywałam Wam
taki sznurek i mówiłam, że suszarka mi go po prostu wyciąga. I przy okazji narzekałam na mojego syna, który pożycza ode mnie ciuchy. No i pożyczył ode mnie już tyle bluz i tyle nie oddał i tę ostatnią wiedziałam, że ją po prostu pożyczy. No i tak się też stało. Jak on już pożyczył, to on już jej nie odda, więc ja postanowiłam kupić sobie drugą. I dlatego mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ta mi się bardziej podoba, a jak kupowałam tamtą, to po prostu tej nie było. Wiecie co, ja bardzo lubię czarne ciuchy, więc tam dodatkowo ten biały napis, biały sznurek tak fajnie twarzowo wygląda. No i czarny jest zawsze bezpieczny, ja się dobrze czuję w czarnych kolorach, więc jak nie wiem jaki kolor wybrać, jak kolor wygląda, to po prostu stawiam na czarny. No bo tak najprościej, ale ta jest po prostu tak piękna, ona dodatkowo ma tutaj dwa takie paseczki, tamta ma tylko sam napis, no i tutaj wszystko ma to samo, też kangurek, ten sam rozmiar, no po prostu identyczna historia, tylko po prostu czerwona, a w zasadzie taka bardziej nawet bym powiedziała marchewkowa, więc no tak jak powiedziałam, bardziej się z niej cieszę, bardziej mi się podoba i za cholerę mu jej nie pożyczę, to już jest po prostu, wiecie, ustalone, podpisane i... jak coś, to pójdziemy do sądu. Ale byliśmy dzisiaj razem na zakupach, bo Igor mój chciał kupić sobie spodnie i kupił. I w ogóle nie wiem, jak to się stało, że on przymierzył tylko 6 par i znalazł wśród tych 6 par te swoje. Więc słuchajcie, to jest po prostu jakiś cud się stał. Normalnie cud się stało, bo spodnie i buty to jest... niekończąca się historia. Pokażę Wam te spodnie zaraz, też mi się podobają i nawet się zastanawiam... Nie będę od niego pożyczała oczywiście, no ale powiem Wam, że nosimy jeden rozmiar. Ale zastanawiałam się, czy sobie ich nie kupić. Wiecie, tak po prostu... I to są z męskiego działu, ale naprawdę na męskim dziale czasem można kupić rewelacyjne bluzy i spodnie. Ale nie, na razie sobie podarowałam, bo w sumie zawsze właśnie mogę pożyczyć, nie? A tak na poważnie pokażę Wam zaraz, chociaż nie robię teraz już takich holi zakupowych, co kupił mój Igor. Kiedyś robiłam to, bo on był młodszy i on w ogóle, wiecie, nie miał nic do tego, a teraz za bardzo tego nie pochwala, więc no okej, ja to szanuję, ale spodnie powiedział, że dobra, pokaż swoim widzom, no to słuchajcie, pokażę. Ale tylko dlatego, że mnie się one bardzo podobają i mam jeszcze kilka drobiazgów, więc może tak teraz właściwie zrobimy sobie taki właśnie haul zakupowy, bo dawno takiego nie było. No to dobra, to spodnie są z Cropa i kurczę, no nie wiem, zaczynam się zastanawiać, czy dobrze zrobiłam. Ale ja uwielbiam teraz spodnie, w ogóle będę polowała na spodnie czarne, tam się odbija trochę ta lampa, więc żeby Was nie raziła. I to są takie, wiecie, czarne, ale takie trochę marmurkowe, trochę takie sprane, no ja po prostu uwielbiam. I to, co w tych spodniach jest super, to jest to, można sobie tak podciągnąć wyżej kostki, do tego fajne adidaski, kurde, a ja mam w ogóle buty obczajone. Takie, które chyba będą genialne, ale zobaczymy, no, zamówię, to Wam pokażę. Fajne są te spodnie, naprawdę są rewelacyjne i w zasadzie to jest taki krój, że wiecie, i damski i męski, nikt się tutaj nie kapnie, rzucę tam, żeby mi to nie poleciało. A, no i słuchajcie, ja poleciałam sobie do Action poleciałam za termometrem, za takim najprostszym termometrem, którego nigdzie nie będę wieszała, bo mi się to nie podoba, ale sobie tak chciałam sprawdzić, jaką mamy temperaturę w domu. Dokładnie, tak z ciekawości, wiecie, bo jest u nas ciepło, ale ja bardzo skręcam kaloryfery, dlatego że u mnie na trójkę to jest maks, dlatego że ja nie lubię, jak jest zbyt ciepło, a przede wszystkim zbyt suche powietrze, więc wiecie, u nas tak naprawdę gdzieś jeden kaloryfer grzał, to też by było ciepło. Ja w zasadzie wolę właśnie założyć bluzę, niż siedzieć w krótkim rękawku i żeby mi było tak 50-50. Więc gdybym dała na czwórkę, na piątkę, no to byśmy tutaj w krótkim rękawku nawet nie wytrzymali, a moje gardło by po prostu, i mój Igor też, bo zresztą my wszyscy nie lubimy zbyt ciepła. I w Mikulicach sobie mogłam to regulować palcem, a i tam miałam od razu termostat, a tutaj niestety no nie mogę, tak? Mogę tylko na kaloryferach skręcić albo podkręcić. I mamy tutaj 22 stopnie i taka temperatura jest w całym mieszkaniu, więc no jedna temperatura, wiadomo. Słuchajcie, Action, kupiłam sobie drugi raz te gacie. Nie wiem, dziewczyny, czy lubicie takie codzienne majtki, bardzo, bardzo wygodne, bawełniane, wcale nie jakieś brzydkie. Ja już je przetestowałam, mam, posiadam i powiem tak, ja mam tutaj M-kę, bo ja nie lubię zbyt obcisłych gaci, żeby mi, wiecie, SK jest taka totalnie na styk,
a ja potrzebuję komfortu i wygody. I stąd ja po prostu wybieram zawsze tak, wiecie, bezpiecznie. I ta M-ka jest idealna, natomiast są tak miękkie, tak miłe, naprawdę fajne codzienne majty za bardzo, bardzo niską cenę. Nie pamiętam, 25 zł? Za 4 pary. To jakby to było, wiecie, śliskie, byle co, jakiś tam elastan, no to ja bym tego nie chciała nawet na oczy widzieć. Ale mówię, ja polecam. I wzięłam przy okazji mojemu Igorowi, tutaj są dwie pary. Na to chude dupsko XS-ki, ale to wiecie, inaczej się patrzy na męskie gacie i to są jeszcze bokserki. Chciałam powiedzieć, bo dostałam zawiechy, że też są bawełniane, więc zobaczymy. Jak sobie przetestuję i będą fajne, to sobie kupi więcej. Byłam w tym Action i wzięłam zapach, nie wiem, już go otworzyłam, wzięłam wanilię. Nie wiem, no w środku cały był zapakowany, więc w sklepie nie mogłam tego sprawdzić. Ale coś tu się zaczyna dziać, więc zobaczymy, czy będzie taki fajny jak ten ostatni, który nie był fajny, czy będzie ciut lepszy. To tak wiecie, do łazienki. A, no i w Action byłam po najlepsze, po tych majtkach, w zasadzie nie wiem co jest fajniejsze, chyba na jednym poziomie. To są od lat moje ulubione stopki, nieważne, ważne, że wiecie o co chodzi, które mają tutaj silikon i one wam się w życiu spięty nie ześlizgną. Są tak wygodne, są tak po prostu, no tutaj jest tylko 67% bawełny, więc poliamid i elastan, 2% elastanu i 31% poliamid. No, wiadomo, to już nie jest tak rewelacyjnie, ale ja kocham te stopki. Kocham, kocham, uwielbiam i tutaj mamy dwie pary i mam jeszcze z tamtego roku chyba ze 6, więc zobaczymy. Ale jak zobaczyłam, że są, to wzięłam, bo no, bo tak jak powiedziałam, najlepsze. Wzięłam sobie takie małe etui, dlatego że kupiłam sobie najtańsze, jakie tylko były, słuchawki, bo czasem potrzebuję czegoś posłuchać na słuchawkach, ja teraz już nic nie słucham. Moje bezprzewodowe też mój młody zabrał i wiecie, on mi wszystko zabiera, więc wzięłam takie tanie, takich mi nie zabierze. Ale żeby nie walały się i żeby wiecie, znowu mi gdzieś nie zginęły albo leżały byle gdzie, to wzięłam sobie takie małe etui. Fajne. O Jezu, taki gadżet. I taki mały talerzyk, nie wiem na co, ale mi się spodobał. Więc wiecie, no jak to tak sroka, nie? Zobaczyła, zaświeciło się, porwała i poleciała. I tutaj mam jeszcze, i to jest skąd? To jest was Pepco, mi się wydaje, tak? Aha, tam mam jeszcze jedną rzecz. Z Pepco to jest? Nie wiem. Ale taki pojemnik, czasami mi zostaje zupka, coś przelać i tak wiecie co, do tych pojemników kwadratowych źle się przelewa. Coś płynnego. Kurczę, albo nawet coś nasypać. No nie wiem, no spodobał mi się taki pojemnik i on kosztował 5 zł, więc stwierdziłam, że jak nie mam na co wydać 5 zł, to wydam sobie właśnie na ten pojemnik i dokupiłam sobie jeszcze takie, one są bardzo sławne jako te z Ikei, ale są też w Pepco od lat, bo mi brakuje na przyprawy, więc 4 takie pojemniki, one są świetne, świetne, fajne, sprawdzają się od lat, duże tutaj, wiecie, to mają, więc polecam. I one kosztują 6 zł. I ostatnia rzecz, tylko nie mogę już oczywiście, nie mogę zdrapać, a zdrapałam jak już, wiecie co, płaciłam, bo mówię, czasem coś może być jakaś wada i może być zaklejone, więc wiecie, zaczęłam to oddzierać, no już wam pokazuję takie brzydkie, bo niestety muszę to umyć jakoś albo oliwą, albo coś takiego, żeby to ładnie zeszło. Taki talerz, który jest taki tutaj w ogóle nierówny, no ale taki ma być, biały, z czarną obwódką, bardzo fajny, powiem wam, na wszystko tak naprawdę, na wszystko. Jak chcecie, to możecie nawet z niego jeść, ale jakieś podać jakieś właśnie ciastka, jakieś tam rurki z kremem, co nie? No właśnie, jak nie wiadomo co na nim położyć, to znaczy, że można na nim położyć wszystko, ale ogólnie to mi się tak spodobał, on jest taki surowy, nie jest emaliowany. No jest po prostu piękny, a kosztował tylko 19 zł, więc stwierdziłam, no dobrze, to biorę.